Cześć, witam Was. Mały update sytuacji na Bitcoinie. Poprosił mnie, ktoś o to. i W sumie coś tam się wydarzało coś tam sobie zrysowałem wewnętrznie, więc. O, wrzucę wam. Jeżeli nie wiesz o czym mówię, jeżeli ten film jest jakby mm, zbyt nieczytelny, to zalecam obejrzeć poprzedni film, tam troszeczkę szerzej o tym opowiadam, bo to będzie, mam nadzieję, krótki film. Taki mam plan, żeby to był krótki film. Zrobię update tylko tego, co widziałem, znaczy tego, co zobaczyłem. Więc już mieliśmy wielką falę pierwszego rzędu, przypominam, która u mnie jest fioletowa. Później nam się wyrysowała fale A i B niższego rzędu w tej korekcie dwójce. Tutaj gdzieś powinna powstawać takiego, tego granatowego rzędu fala C, która się powinna składać z pięciu fal niższego rzędu. Mamy falę pierwszą, falę drugą tego niższego rzędu. Tu gdzieś powstaje ta błękitna fala trzecia tego rzędu błękitnego, która się będzie składała znowu z pięciu fal. Zielonych, zielonego rzędu u mnie. Ja te rzędy oznaczam. Przesuwam się w lewo w kolorach. Im niższy rząd, tym bardziej jestem w lewo. Więc tutaj nam powstaje już moim zdaniem trzecia fala tego zielonego rzędu, która będzie się znowu składała z pięciu fal żółtego rzędu. Ach, te fale żółtego rzędu będą się składały, składają się z pięciu fal niższego rzędu, czyli pomarańczowego. U mnie ten rząd pomarańczowy już się domknął, czyli już sobie postawiłem kłódkę e, domknął się dlatego, gdyż korekta tego najwyższego rzędu, korekta druga, przepraszam, jestem lekko zmęczony, korekta druga tego pomarańczowego rzędu, którą sobie oznaczam jak zawsze kolorem, tym samym, którym e, kolorem tym samym, którym e, oznaczam daną falę, korekta ta została już wybita tutaj. Poziom został wybity, jesteśmy już wyżej, nieznacznie, ale jesteśmy wyżej. Dlatego ja uważam, że fala ta pomarańczowa, pięciofalowy ten ruch został zamknięty, zakończony bardzo ładnie. Czwarta fala korygowała nam chyba idealnie, czy powinna korygować minimum 0,7 ruchu fali drugiej, maksimum cała fala druga. Fala czwarta korygowała. Widzicie do 0,8, czyli generalnie została tutaj zaliczona. Później pojechała fala piąta, którą rozrysowałem sobie wewnętrznie. Jak weźmiemy sobie na 4 godzinówkę, chyba. Jeszcze na 4 godzinówce tego nie widać, przepraszam. Na godzinówce sobie rozrysowałem też na 5 ładnych fal, takiego czerwonego rzędu. Fala czwarta też chyba ładnie korygowała, jakoś tak szablonowo. To byłby cały ruch. Fala piąta miała. Fala czwarta, przepraszam, nie to mi że co trzeba, jak już powtarzam jeszcze raz, zmęczenie. Fala czwarta zaliczyła 0,7, tu podjechaliśmy na ponad 0,7, ale nie przekroczyła zakresu fali drugiej, więc tu mieliśmy fajne 5 fal, więc tu mi się domknęły, w tym miejscu fala czerwona, w tym miejscu była domknięta, fala pomarańczowa i fala trzecia żółtego rzędu, tu się domknęły, więc powinna nastąpić korekta do tej fali żółtego rzędu, to była trójeczka tutaj żółtego rzędu, więc ona maksymalnie może mieć tyle, ile ma fala druga żółtego rzędu, czyli maksymalnie może mieć tyle, to sobie mierzę tutaj, tak, maksymalnie tyle, nie więcej niż tyle, a minimalnie, że ten ruch się faktycznie zamknął, powinna mieć 0,7 Fibonacciego, znaczy 0,7 fali tej drugiej, Według teorii fali czyli powinno być maksymalnie, minimalnie, przepraszam, 0,7, czyli przeniesiemy to tu. A nie w tą stronę wyrysowałem mierzenie. Dobrze wyrysowałem mierzenie, sorry. Czyli, tylko, że mierzyłem nie tą falę, co trzeba, sorki. Ech, zmęczenie, jeszcze raz przepraszam. Ech, ona powinna mieć 0,7 fali drugiej. Fala druga jest tu, żółtego rzędu. Tą, tą falę mierzymy. Nie pomarańczowego rzędu, tylko rzędu żółtego. To jest cały cały ruch fali żółtej. Drugiego rzędu ech, o, fali żółtej. Fali żółtego rzędu drugiej. To jest cały ruch. Więc że tu mieliśmy jedynkę, tu mieliśmy dwójkę, że tu mamy trójkę, to fala czwarta musi mieć minimum 07 zasięgiem fali drugiej, maksimum zasięg fali tej drugiej. Czyli w tym zakresie, który zaraz jak Wam pokażę godzinów, sobie zaznaczyłem tutaj na czerwono, czyli powinniśmy dojechać do tego zakresu falą C, przynajmniej dotąd, żeby to była zaliczona czwórka, a maksymalnie dotąd, żeby to ciągle była fala czwarta. Żeby to ciągle była fala czwarta tego żółtego rzędu, a nie wydarzyło się coś innego. Więc zaznaczyłem taki poziom, do którego najprawdopodobniej jedziemy. W tym ruchu tutaj wyrysowała się ładnie fala A i fala B. Widzimy je tutaj. B jest oczywiście trójfalowa. Fala A może być trójfalowa albo pięciofalowa, to widzimy w identną trójkę. później fala C powinna być pięciofalowa, to nam się rysuje fajnie. A jeszcze nie mamy tutaj trójki, to sobie zaznaczę, ale jeszcze jej nie mamy, więc ciągniemy mocniej, bo jeszcze nie zostało nigdzie zaliczone 0,7 tego tutaj ruchu, czyli fali drugiej. Nigdzie nie zostało to jeszcze zaliczone. Bo wszystkie z tych korekt są generalnie mniejsze. Więc tak naprawdę dla mnie jeszcze nie mamy fali trzeciej i czwartej tego czerwonego rzędu tutaj niżej, w tej, w, tej w tej fali jakby C, ale no tą trójeczkę możemy sobie próbować rozrysować, ona powinna się zaraz kończyć, jak je wezmę jeszcze mniejszy interwał, to ją rozrysowuję, ona znowu się składa, yy, z pięciu fal powinna się składać, przy czym im mniejsze interwały, tym się więcej ciekawych rzeczy dzieje. Jak widać, tutaj mieliśmy najgłębszą korektę w tej fali, bo dla mnie to była dwójka, to co się wydarzyło tutaj, to było A, B, C, to była fala druga, to mamy falę trzecią, tego czerwonego rzędu już ją rozrysowała na 5 fal bordowego rzędu. Jeżeli tu mieliśmy dwójkę bordowego rzędu, to ta fala czwarta mogła być już zaliczona tutaj, bo było więcej niż 0,7, więc tu już mogłaby teoretycznie być fala czwarta. Więc jeżeli tu byśmy mieli falę piątą, przyjrzyjmy ją wewnętrznie rozrysować, to ta korekta na tę falę piątą była trochę za wysoka, znaczy za głęboka. Więc tu już powinna się fala piąta zamknąć, ale się nie domknęła. Zakres tej korekty tutaj obronił się i w tym miejscu. I w tym miejscu. Jest tak naprawdę fala piąta jeszcze nie została zamknięta. Jeszcze walka trwa. Tutaj, w tym miejscu. Jak się domknie. Jeżeli ta korekta zostanie przekroczona, to następną korektą będzie ta korekta czerwona, tego czerwonego rzędu. Wtedy by nam to zamknęło tutaj 3, cztery tego rzędu. Tutaj tą falę by nam to zaczęło zamykać. Jeżeli tamta korekta była przeskoczona, przekroczona, to było to. Pojedzie nam piątka w górę, która nam zamknie tą falę C. I no i jedziemy dalej w dół. Piątą falę. Wtedy pojedziemy w dół. Tego rzędu żółtego. Jak się nam zamknie rząd żółty, to zaczniemy jechać czwartą falę rzędu zielonego, później błękitnego i to nam zamknie dopiero całą korektę. Więc jeszcze chwilę to potrwa. Przepraszam mi się trochę niejasno i jest spóźno, jestem trochę zmęczony, więc troszkę się pojąkają. Mam nadzieję, że to będzie w miarę czytelne.